Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie i dzisiaj do Was przychodzę z holem zakupowym. Jednak nie będzie to hol, w którym opowiem Wam, jakie ubrania kupiłam w tym miesiącu. Jednak jak już po samym tytule widzicie, opowiem Wam o tym, jakie książki kupiłam. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie zostańcie ze mną dłużej. Udało mi się w tym miesiącu tak naprawdę ominąć szerokim łukiem wszystkie sklepy i kupiłam tak naprawdę tylko dwie sukienki i bluzkę, więc to jest całkiem dobry wynik jak na mnie. Ale wydawało mi się, że książki, które kupiłam ja oraz moja mama w tym miesiącu, są o wiele bardziej ciekawe i mogą Was bardziej zainteresować niż jakieś tam szmatki. Jeżeli chodzi o ubrania, których było mniej, to książek odwrotnie proporcjonalnie było o wiele, wiele więcej. Tak naprawdę kupiłam gdzieś około 11 pozycji. Wiem, nie mam już miejsca kompletnie na półkach. Przypuszczam, że za pół roku będę się wyprowadzała i zrobię sobie półki na książki na całej ścianie i to nie tylko jednej, więc będę miała gdzie te książki wszystkie trzymać, które mam w pokoju, ale dosłownie robi mi się już to i mała biblioteka. Tak naprawdę ja chyba zaczynam przenosić swoją pracę do domu, bo pracuję w bibliotece. Większość tych książek udało mi się kupić w promocyjnej cenie, więc bardzo się cieszę, ponieważ bardzo długo na nie polowałam. Dwie z tych książek, które Wam przedstawię, będą książkami, które kupiła sobie moja mama, ale również Wam je pokażę, ponieważ może jesteście nimi zainteresowani i chcecie zobaczyć, jak one wyglądają i czy Wam je polecam, czy nie. Jak oglądaliście odcinek, w którym mówię o ulubieńcach zeszłego roku, to wspominam o takim serialu jak Outlander. No i wiecie, że też na prezent gwiazdkowy od Adama dostałam całą sagę Rodu Poldarków. Postanowiłam sobie również kupić sagę Obca, Diany Gabaldon. Kupiłam tylko 5 książek, jeszcze mi zostały 3 do kupienia, ale to był chyba mój najdroższy zakup, więc no wiadomo, tak już sporo pieniędzy na nie wydałam, ale uważam, że jest to inwestycja sama w sobie. Cała saga Diany Gabaldon jest bardzo, ale to bardzo gruba i bardzo ciężka. Chyba piąta pozycja ma około 1020 stron, 1100, zaraz sprawdzę. W każdym razie, słuchajcie, bardzo gruba i naprawdę nie mam już jej gdzie położyć. No ewentualnie na parapecie, ale boję się, że mi się książki odbarwią od słońca. Także zobaczcie, to jest tylko i wyłącznie 5 pozycji. Jedno co muszę powiedzieć, to książki są przepięknie wydane. Jeszcze ich nie czytałam, troszeczkę się obawiam tej grubości, bo im książka grubsza, tym gorzej się ją trzyma w sumie w rękach. Niemniej jednak, no może nie będzie tak źle. O, proszę zobaczyć. Słuchajcie, książki... Będzie mi ciężko, będzie mi trudno mówić o tych książkach naprawdę. Dobra, okej. Więc widzicie, tutaj jest 5 książek i tutaj jest tak. Pierwsza część, druga część, trzecia, czwarta i piąta. Mnie bardzo podobają się kolory i wydanie tych książek, są po prostu bardzo intensywne. No i wydaje mi się, że na półce będą wyglądały rewelacyjnie, więc jak będę miała jakąś taką większą półkę i dłuższą, to będą miały wtedy naprawdę takie swoje specjalne miejsce. Diana Gabaldon w sumie kilka dni temu wydała już dodatkową opowieść, która również dzieje się chyba w XVIII wieku, jak dobrze pamiętam. Jest takim bardziej kryminałem, romansem, także jestem zainteresowana, ale mam zakaz skupowania czegokolwiek, bo za niedługo mam urodziny, więc wszyscy mówią, nic sobie nie kupuj, bo Anusz to dostaniesz, także wstrzymuję się i zobaczymy po urodzinach, co mam sobie dokupić, a co nie. A ja Wam opowiem, o czym tak naprawdę seria Obca, czy też serial Outlander jest. Ja książki jeszcze nie czytałam, ale wiem, że dużo ona nie odbiega od serialu. Tak naprawdę jest to historia pielęgniarki o imieniu Claire, która podczas II wojny światowej ratuje żołnierzy, leczy ich i kiedy kończy się wojna, wraz z mężem Frankiem postanawiają odwiedzić Szkocję i odszukać jego korzenie. Tak się zaczyna cała historia, ponieważ Claire odkrywa tajemnicze kamienie, które, i tutaj uwaga, nie jest to spoiler, przenoszą ją w czasie, przenoszą ją do XVIII wieku i musi nauczyć się żyć od nowa w nowej rzeczywistości. Jest pielęgniarką, więc zna się na sztuce leczenia. Nie umiem się wysłowić. Zna się na sztuce leczenia. O, wreszcie. Jeżeli lubicie takie tematy podróży w czasie, czy tematy związane z historią, ja zobaczyłam pierwsze 2 sezony, bo tylko takie wyszły. Wiem, że będą kręcone jeszcze 3 i 4. Zobaczymy, czy dalej będą się one opłacały. Mam nadzieję, że tak, ale historia tak mnie wciągnęła, że nie potrafię już doczekać się kolejnego sezonu, więc postanowiłam sobie kupić książki. Oczywiście będę czytała od pierwszej części, pomimo że wiem, jak one się potoczą, wiem, co się wydarzy, to i tak uważam, że nie wszystko pojawiło się w serialu, także ja już nie mogłam doczekać, a serial oczywiście dalej będę oglądała, także jest to kolejna saga, która jest na mojej liście, którą muszę przeczytać. Jak widzicie, są to dość grube tomiszcza, więc myślę, że sporo czasu mi to zajmie. Ja jestem człowiekiem, który dość wolno czyta, ale w sumie się bardziej delektuję tym. Dajcie mi znać, czy wy czytaliście, czy nie.
jestem ciekawa. Ja dwie pierwsze części kupiłam w Empiku. One były bodajże za 27 zł. Normalna cena to jest 37,90, ale kolejne części, czyli część trzecią, czwartą i piątą kupiłam już na stronie Świat Książki. Wtedy były one tańsze, ponieważ kosztowały chyba 25. No niecałe 30 zł, chyba ta ostatnia kosztowała 29. Nie pamiętam konkretnie, jakie te ceny były, ale z tego, co mi wiadomo, to teraz na stronie Empiku można zamówić te części wszystkie i one są tańsze niż na stronie Świat Książki. Nie wiem, czy coś się zmieniło, ale wiem, że koleżanka zamawiała i były troszeczkę tańsze. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to warto jeszcze wejść, bo są duże promocje i można naprawdę skorzystać. Jest jakoś ogólno przyjęty hejt na osoby, które kupują książki w supermarketach, że wszystkie księgarnie upadają. No ale cóż poradzić, jak mam supermarket pod nosem, widzę dobre książki i chcę je zakupić za kwotę 10 zł i tak naprawdę wszystkie te książki, które tutaj mam, były za 9,99, więc czemu z tego po prostu nie skorzystać? W księgarniach również kupuję, także ja nie widzę związku. Jeżeli ktoś widzi dobrą książkę, to powinien po prostu kupić i nie przejmować się, czy jest to księgarnia, czy jest to supermarket. No przepraszam, jest to cena bardzo konkurencyjna, ale pamiętajmy, że w księgarniach również powinniśmy kupować książki. W Tesco kupiłam dwie książki. Pierwszą z tych książek to są Niewyjaśnione zagadki historii świata. To jest Romuald Romański, jest to polski autor i ja uwielbiam takie książki. Mam też książki podobne, jeżeli chodzi o zamki polskie, w których straszy. Jest to naprawdę niesamowita książka. Mam trzy książki chyba o Wersalu. Brudny Wersal, śmierdzący Wersal, czy coś takiego. W każdym razie, wiecie, jakieś takie niewyjaśnione zagadki. Jeżeli chodzi o fakty historyczne, no to ja szybciej zapamiętuję właśnie w takiej formie niż w takiej typowej historii, gdzie są daty, gdzie jest podany król, co robił i w ogóle. Nie, wolę zagadki, jakieś tam historyczne. Potem na przykład można odwiedzić różne zamki czy różne miejsca i wzorować się na przykład na takich książkach. Ta książka nie jest zbyt gruba, ma ona około 270 stron. Wydaje mi się, że jest całkiem ładnie wydana i dobrze się trzyma w rękach. Dodatkowo nie jest to tylko historia Polski, ale też świata, więc jeżeli chodzi o zdjęcia, to również w środku znajdują się zdjęcia. Także nie będzie to dotyczyło tylko jednego okresu, więc może nie będzie jakoś nudna. Nie wiem, jeszcze tej książki nie czytałam, tak jak wam powiedziałam, żadnej z tej pozycji jeszcze nie czytałam. Może jestem okropną recenzentką, ale tak jest. Opowiadam wam tylko, jak jest ogólnie. Niemniej jednak takie książki najlepiej czyta się w spokoju i w ciszy, bo trzeba skupić się na tym, co się czyta, jakie fakty tutaj są zawarte i jak wam już wspominałam, ja szybciej zapamiętam historię z takiej książki, niż jakby to był taki normalny ciąg typu data, król i wydarzenia. Więc no, takie ciekawostki zawsze są fajne i zawsze można o nich coś napisać. Kto wie, może nagram taki filmik o ciekawostkach, jeżeli bylibyście również zainteresowani, to mi możecie napisać. Okej, kolejną książkę udało mi się również dorwać w Tesco za 9,99 i strasznie się zdziwiłam, ponieważ jest to książka Rainbow Rowell. Jak to powiedziałam? Rainbow Rowell. Masakra, masakra, masakra. Jest to autorka bestsellerów takich jak właśnie Fangirl. Od razu jak zobaczyłam tą właśnie taką selenową, turkusową oprawę, to wiedziałam, że to jest podobna książka i stwierdziłam, że albo ktoś się wzorował, albo jest to ta sama autorka. No i się nie pomyliłam, jest to książka pod tytułem Załącznik. No Fangirl nie było, chciałam ją przeczytać, ponieważ mam ją w oryginalnym wydaniu po angielsku w swojej bibliotece, ale chciałam również ją przeczytać po polsku. Niestety mi się nie udało tam jej znaleźć, może ktoś ją już wykupił, może jej po prostu nie było. Ale ta też mi się wydała bardzo ciekawa, jest dość fajnie wydana, ponieważ wszystko wygląda jak korespondencja dwóch osób i tutaj już w sumie jest podpowiedź, o czym jest książka. Tak naprawdę o mężczyźnie Lincoln O'Neill, sobie sprawdzę, ponieważ książki jeszcze nie czytałam, więc nie znam głównej postaci. Pracuje w dziale, gdzie po prostu sprawdza korespondencję. Myślałam, że będzie to bardziej poważna praca, ale tak naprawdę sprawdza prywatną korespondencję dziennikarzy i wysyła im różne opomnienia, jeżeli wysyłają jakieś sprośne dowcipy itd., itd. I natrafia na pewną korespondencję... ruszyłam was. I natrafia na korespondencję Beth i Jennifer i wie, że powinien zaprzestać tego dialogu między tymi dwoma dziewczynami, ponieważ dotyczy on głównie spraw osobistych, jednak wciąga go ta cała historia i staje się takim wojerystą troszeczkę tej rozmowy, więc zaczyna czytać i kiedy dowiaduje się, że w sumie jest już za późno, ponieważ zakochał się w jednej z nich, nie wie, co ma w sumie zrobić, no bo co napisze, czytałem twoje wiadomości, się w tobie zakochałem, zakrawa troszeczkę na stalkera. W każdym razie wydaje się to ciekawe, nie zaspoiluję, ponieważ wszystko znajduje się z tyłu. Książka wcześniej kosztowała 37 zł, więc kwota 10 niecałych złotych bez grosza wydaje mi się całkiem fajną opcją, także ja jestem bardzo z tego łupu zadowolona. Strasznie, strasznie. A jak mi się spodoba, to wydaje mi się, że kupię sobie jeszcze dwie, czyli Eleonora i Park oraz Fangirl, żeby mieć je na półce. Kolejne łupy, które udało mi się złowić w Kauflandzie tym razem, to są dwie książki. Pierwszą z nich jest to książka Marco Vici, Komisarz Bordeli, morderca, którego nie było. Ja uwielbiam kryminały i wydaje mi się,
się on bardzo ciekawy i już wam mówię, o czym cała historia jest. Dosłownie komisarz bordeli zajmuje się rutynowymi sprawami na terenie Florencji. Wszystko dzieje się w latach 60. XX wieku. W pewnym momencie dostaje wiadomość, że została zamordowana pewna kobieta. Oczywiście tak naprawdę wszystkim wydaje się, że kobieta zmarła ze względu na swoje problemy zdrowotne oraz już dojrzały dość wiek. Jednak jej dama do towarzystwa stwierdza, że wcale tak nie jest, że to nie takie proste. Ona uważa, że kobieta, która nie żyje, została zamordowana przez swoich bliskich, ponieważ polują oni na jej majątek oraz 18-wieczny dom. No i tutaj zaczyna się oczywiście sprawdzanie różnych faktów, dochodzenie sprawy. Oczywiście cała historia się tutaj zawęża, wszystko robi się jakieś takie bardziej gęste i bardziej niebezpieczne, także wydawało mi się tutaj, że książka może być bardzo, ale to bardzo ciekawa. Ja lubię kryminały. Jeszcze nie czytałam żadnej książki tego autora, więc jak mi się spodoba, to zobaczę, czy jakieś inne książki również napisał podobne. Ja lubię właśnie, czy to właśnie Agatha Christie, ale to już wiadomo, klasyka gatunku, ale lubię właśnie, jak są kontynuowane jakieś takie historie kryminalne z jednym komisarzem. Więc ja jestem bardzo ciekawa, sam strasznie się zlewam, słuchajcie, ze swoim sweterkiem, nie przemyślałam tego kompletnie. Na okładce mamy kota, nie wiem, co ten kot znaczy, może on widział całe zdarzenie i zobaczymy. Kolejnym zakupem była książka, która już nie była takim ślepym strzałem, ponieważ poprzednią powieść tego autora już czytałam, chyba na zajęcia z dzienników i pisania osobistego, coś takiego. W każdym razie była to związane z literaturą osobistą i tą książkę pamiętam, że czytałam wtedy m.in. na te zajęcia. Sama sobie ją wtedy wybrałam, ale tak naprawdę pisałam w zupełnie innej książce, więc bardzo się cieszyłam, że kolejną książkę zobaczyłam. O kim mowa? Mianowicie Mark Greenside. Poprzednia książka nazywała się Nie będę Francuzem, choćbym nie wiem, jak się starał. Tą książką, którą udało mi się dorwać i którą kupiłam, było Szaleństwa, gafy i trafy, czyli Uczę się żyć we Francji nie jest łatwo. Autor tej książki jest Amerykaninem i dla niego rzeczy, które spotyka, które poznaje we Francji, są zupełnie czymś nowym. Dla nas może są niektóre rzeczy oczywiste. Jest to również relacja takiego Amerykanina, który kupił dom we Francji i przyjeżdża tak naprawdę do Europy. Do Europy, którą my również też dobrze znamy. Wiadomo, że mamy troszkę inne zwyczaje niż Francuzi, ale jest ona już nam troszeczkę bliższa niż tak naprawdę komuś, kto przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych. To jest o tyle ciekawe, że tutaj również macie zdjęcia. Wiecie, jak są zdjęcia i obrazki, to się szybciej czyta. Piękne widoki. I tak naprawdę mając zdjęcia, można sobie spokojnie zobaczyć, o czym on konkretnie pisze, co go zadziwiło, dlaczego tym Francuzem nie chce być, a dlaczego nigdy nie żałował tego, że zakupił dom. Także wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe, że po prostu możemy jakoś poczuć cały ten klimat Francji i potem jechać jego śladami i na przykład zwiedzić te miejsca i przekonać się, czy dla nas również są niektóre rzeczy dziwne, czy też nie. I wydaje mi się, że ta książka już to już jest typowo książka na wakacje, zwłaszcza jak ktoś jedzie na przykład do Francji, to czemu nie. I ostatnie dwie książki, które mi zostały, to są już książki, które zakupiła moja mama, ale powiedziała, weź je do tego filmiku, powiedz też o nich, może ktoś też będzie chciał je kupić i będzie nimi zainteresowany. I uwaga, są to książki kulinarne, ale jedna jest zupełnie inna od drugiej. Pierwszą książką, którą mama kupiła na początku stycznia, jest to Jaglany Detox Marka Zaremby. Jest to książka, w której są przepisy z kaszy jaglanej i jak oczyścić organizm z różnych toksyn, ale właśnie, ale nie są tutaj tylko i wyłącznie przepisy. Jest to książka, w której głównie również autor porusza temat takiej duchowości, tego, że trzeba się przyzwyczaić do tej metamorfozy, żeby troszeczkę pomyśleć o swoim dotychczasowym życiu. Nie jest to książka, którą po prostu można otworzyć przepis i po prostu gotować. Warto przeczytać tą połowę książki, w której mówi również o tym, jak walczyć z kryzysem małżeńskim chociażby, czy też 7 kroków do miłości. Jest to ciekawe, jeżeli ktoś lubi takie książki, to jest to bardzo, ale to bardzo ciekawe. Wiadomo, nie każdego musi to zmienić, ale jako ciekawostkę warto przeczytać. Niemniej jednak, tak mniej więcej od strony 200 zaczynają się przepisy. No i tutaj już to jest bardzo, ale to bardzo fajnie poprowadzone. Zawsze do przepisu są zdjęcia. Tutaj akurat trafiłam na krewetki z cukinią, więc to nie jest danie ani wegetariańskie, ani wegańskie. Ale wiadomo, możecie sobie wybrać inne dania, które są bardziej wegańskie. Na przykład jaglany dachl z soczewicą i szpinakiem. Tak naprawdę wydaje się, że niektóre nazwy dań czy niektórych przypraw są bardzo egzotyczne, ale ostatnio byłam w jednym ze sklepów i widziałam bardzo dużo kaszy różnych i czy na przykład jakichś przypraw. Także teraz idziemy naprawdę do przodu i dużo jest sklepów eko, w których można różne rzeczy kupić lub zamówić przez internet. Jeżeli lubicie sobie poczytać oprócz przepisów jeszcze jakieś takie życiowe porady, no ja może nie za bardzo takie książki lubię, ale jeżeli lubicie, to polecam tą książkę.
książkę. Strasznie się rozgadałam, już widzę, że raz mi się bateria rozładowała i gadam, ale no tych książek jest strasznie dużo, no 11 książek, no to nie można tak o, powiedzieć, prawda? Mama bardzo, ale to bardzo długo polowała na tą książkę i ona chyba w księgarni Świat Książki była chyba najtańsza. I przechodząc do ostatniej książki, jest to książka Smakowita Ella, Ellie Woodward i jest to tak naprawdę blogerka, która opisuje, jak zmieniła całkowicie swój tryb żywieniowy, ale tutaj już głównie są przepisy. Jest ta książka pięknie wydana, ponieważ jak widzicie już tutaj na pierwszej stronie, tutaj zdjęcia są rewelacyjne, ale w ogóle opisy są bardzo ładnie potraktowane w tej książce, chyba tak to mogę ująć. Tak, żeby wam pokazać, na przykład jest pizza z komosy ryżowej. W ogóle autorka jest na diecie wegańskiej i bardzo zdrowej diecie, gdzie nie ma w ogóle cukru, nie używa żadnych sztucznych rzeczy, ponieważ zachorowała w pewnym momencie i musiała całkowicie zmienić swój tryb żywieniowy. I zresztą ostatnio z mamą bardzo dużo natrafiamy na różne osoby, czy też na różne portale, gdzie ludzie po prostu zmieniają swój tryb żywieniowy i zaczynają jeść bez mięsa, ale tak całkowicie, będąc na diecie wegańskiej i rzeczywiście ich zdrowie się poprawia. Nie chcę tu nikogo jakoś tam zmieniać czy coś, ale no... Warto się niekiedy chyba zastanowić. Na przykład tutaj pierwszym z przepisów jest tabula z komosą ryżową. My z mamą robimy tabulę troszeczkę inaczej, ale ten przepis jest bardzo fajny. Ja uwielbiam tabulę, mogę ją mieć non-stop, jest przepyszna. Także jeżeli chcecie zmienić albo urozmaicić swoją kuchnię o takie właśnie dania wegańskie, które są naprawdę przepyszne i nie są aż tak drogie, to warto zajrzeć do tej książki, bo ona jest bardzo, ale to bardzo dobra. I przede wszystkim, no, dziewczyna też pisze z własnego doświadczenia, co jej pomogło, co jej smakuje, co nie. Wiem, że będzie też druga edycja, także już się doczekać nie mogę. Dużo jest przepisów związanych z orzechami, z migdałami, z różnymi nerkowcami. Także ja tę książkę polecam, bo już ją widziałam i prawdopodobnie jak się będę wyprowadzała, to również tą książkę sobie zakupię, żeby mieć swój egzemplarz na swojej półce, w swojej kuchni i też gotować właśnie bardziej wegańsko niż wegetariańsko. To są wszystkie moje zakupy, które udało mi się zrobić w styczniu. Jest ich sporo, ja sobie z tego zdaję sprawę. Jestem ciekawa, która książka was najbardziej zaciekawiła i którą książkę chcielibyście, żebym zrecenzowała właśnie na kanale. Możecie mi pisać tutaj na dole w komentarzach pod tym filmem lub na moim fanpage'u Panna Sasa na Facebooku. Ewentualnie mam też Instagrama. Możecie tam również napisać, która książka wam najbardziej przypadła do gustu lub o której chcielibyście usłyszeć. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i mam nadzieję, że nie było jakoś super ekstra nudno, bo wiadomo, że wszyscy jak słyszą książki, to mówią: mam dosyć książki. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że w następnym miesiącu również więcej powloguję. Mam też kilka przygotowanych niespodzianek. Mam nadzieję, że uda mi się je wszystkie spełnić, także no, zobaczymy się już za tydzień w czwartek, no chyba, że uda mi się coś nakręcić wcześniej. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, za wszystkie lajkowania, za wszystkie subskrypcje. Jest nas aż... No, wreszcie to powiedziałam. Słuchajcie, miałam problem, żeby powiedzieć to zdanie. Pewnie to wytnę. Jest nas aż 53 subskrybentów, także słuchajcie, ja się cieszę, ja nigdy nie myślałam, że będzie nas jakieś tam tysiące, fajnie by było, ale tak jest super jak jest, także dziękuję wam najmocniej, że jesteście ze mną i oglądacie moje filmy, lajkujecie, komentujecie i w ogóle, no dziękuję wam za wszystko. Także no, do zobaczenia już za tydzień, pa pa!